Mam marzenie. Marzy mi się, żeby każdemu dorosłemu, doświadczającemu problemów ze snem, automatycznie instalował się na urządzeniach program do kontroli rodzicielskiej. I spokojnie, ja nie mam nic przeciwko tym filmom, które oglądacie w samotności w oknach incognito. Ja po prostu chciałabym, żeby moi klienci nie wchodzili na portale z clickbaitowymi tytułami i na blogi o rozwoju osobistym. Bo gdyby kukuczka żył, to mógłby uczyć się wspinaczki wysokogórskiej, obserwując, jak gwiazdy bieda coachingu osiągają Himalaje niekompetencji, gdy poruszają temat snu. I to jest dla mnie problem, bo moi klienci czytają, że tylko sen przed północą jest wartościowy, albo że ludzie sukcesu wstają przed 6 rano. I ja serio znam lepsze sposoby na nawiązywanie z nimi relacji, niż mówienie im podczas pierwszej wizyty, że niemal wszystko, co wiedzą na temat snu, to totalne bzdury. A czasem muszę to robić. W związku z tym część moich klientów, przynajmniej na początku naszej współpracy, mnie nie lubi. I prawdopodobnie część z was dzisiaj też mnie nie polubi. I wcale się nie dziwię, bo ja też nie chciałabym publicznie zostać nazwana złodziejką. Tak, jesteście złodziejami. Ale spokojnie, mam w rodzinie prokuratorkę i znam procedury, więc przedstawię wam zaraz akt oskarżenia. W medycynie snu mówimy o chronotypie, czyli indywidualnych preferencjach dotyczących pór wstawania i pór kładzenia się spać. Chronotyp to typ czasu, jaki preferuje twój mózg. Najłatwiej jest zbadać chronotyp, korzystając z kwestionariusza zawierającego 19 pytań, ale pewnie niewielu z was ma tyle palców u rąk, a jakby nie jesteśmy w pociągu, żebyście zdejmowali buty i pomagali sobie tymi u stóp. Dlatego skorzystamy z jego krótszej wersji, zawierającej 5 najbardziej diagnostycznych pytań. I waszym zadaniem będzie policzenie, ile razy odpowiedzieliście tak. Pytanie pierwsze. Masz wolny dzień, który możesz spędzić jak chcesz. Czy wstałbyś z łóżka o 9:30 lub później? Drugie. Jeśli musisz wstać rano, czy czujesz się nieprzytomny przez pierwsze pół godziny od wstania z łóżka? Trójka. Czy wieczorem robisz się senny najwcześniej o 12:30 w nocy? Czwórka. Czy twój szczyt dobrego samopoczucia przypada na godzinę 17 lub później? I piątka. Czy określiłbyś się bardziej jako nocny Marek niż ranny ptaszek? Okej, to poproszę, żeby rękę do góry podniosły osoby, które na wszystkie 5 pytań odpowiedziały tak. Okej, trochę nas tu jest. Generalnie przy tak zadanym pytaniu w populacji osób dorosłych podnosi rękę do góry mniej więcej co czwarta osoba. I to są właśnie nocne Marki. A mówiąc bardziej naukowym językiem, osoby o chronotypie wieczornym. I cokolwiek nie mówiliby motywacyjni guru, nie możemy zmienić wszystkiego. I tak samo nie możemy zmienić chronotypu, ani wybrać, do jakiego chronotypu chcielibyśmy należeć. Bo to przede wszystkim od waszych genów zależy, czy jesteście nocnymi markami, jak 1/4 społeczeństwa, czy rannymi ptaszkami, czyli osobami o chronotypie porannym, których w populacji jest około 25%, czy też typami pośrednimi, których w społeczeństwie mamy 50%. I mam dla was, nocne Marki, ekstremalnie ważną wiadomość. W porównaniu do rannych ptaszków jesteście co prawda bardziej narażeni na otyłość, cukrzycę typu drugiego, nadciśnienie tętnicze i depresję, ale za to macie większe prawdopodobieństwo, że umrzecie wcześniej. I może teraz komuś w głowie pojawiło się pytanie, jak to się stało? Gdzie się podział dobór naturalny? Jak to możliwe, że takie schorowane nocne Marki nie wyginęły? Czy nocne Marki są jak męskie sutki? Są bardzo przyjemnym, ale jednak błędem ewolucji? A może to złośliwość matki natury? Może matka natura, jak to matka, zapyskowanie, zamiast karnego jeżyka wlepiła 1/4 społeczeństwa wyższe ryzyko stopy cukrzycowej. No, niekoniecznie. Jeśli nie rozumiemy pewnych zjawisk, to warto zastanowić się, jakie znaczenie mogły mieć kiedyś. Czasem pomaga w tym przyjrzenie się społeczeństwom innym niż zachodnie. Dlatego
popatrzymy na pracę naukowców, którzy w 2016 roku wybrali się do buszu w Tanzanii i postanowili tam zbadać, jak śpią członkowie plemienia Hadza, jednego z ostatnich społeczeństw łowiecko-zbierackich, żyjących w tradycyjny sposób. 33 osobom badanym założono specjalne opaski rejestrujące ich sen przez 20 nocy. I w ciągu tych 20 nocy zarejestrowano prawie 13,5 tysiąca minut snu, liczonego jako czas od momentu, kiedy pierwsza osoba z grupy położyła się spać, do momentu, kiedy ostatnia osoba wstała rano. I w czasie tych 13,5 tysiąca minut snu, tylko w czasie 18 minut wszyscy członkowie plemienia spali jednocześnie. Czyli to jest trochę tak, jakbyście poszli na imprezę do wujka Janusza. Wujek Janusz zaprosił ponad 30 znajomych. Po konsumpcji napoju wszyscy zostali na noc u niego w mieszkaniu i w czasie 8-godzinnej nocy tylko przez niecałą minutę wszyscy spali jednocześnie. Przez pozostałe 7 godzin i 59 minut albo ktoś jeszcze nie położył się spać, bo dawał koncert poezji śpiewanej, albo już wstał rano po wodę z ogórków kiszonych, albo przebudzał się w międzyczasie, żeby przykręcić się na drugi bok, pojechać do Rygi, nakarmić kozy czy cokolwiek. Nocne marki nie są więc pomyłką ewolucji. Ich znaczenie ma głęboki sens, zwiększający szanse całej grupy na przetrwanie. Bo gdy ranne ptaszki i typy pośrednie już dawno głęboko śpią, to nocne marki mogą strzec bezpieczeństwa grupy przed atakami drapieżników lub obcych plemion. A gdy nocne marki wreszcie się położą, to ranne ptaszki są już w drugiej części ich nocy, która charakteryzuje się znacznie płytszym, bardziej podatnym na wybudzenia snem. Skoro więc nocne marki nie wyginęły, skoro były cenionymi członkami społeczności, to dlaczego u licha w zachodnich społeczeństwach są tak schorowane i umierają przedwcześnie? I tu chciałabym znowu się zwrócić do nocnych marków. Czy pamiętacie, kto nie podniósł ręki, gdy pytałam o bycie nocnym markiem? To oni. To oni przez lata, permanentnie i bez cienia litości okradają was ze snu. Żyjemy bowiem w dyktaturze skowronków. To do osób o chronotypie porannym dopasowane są standardowe pory rozpoczynania nauki i pracy, zwłaszcza w fabrykach. Typy pośrednie funkcjonują bez większych kosztów, natomiast osoby o chronotypie wieczornym są narażone na ciągły niedobór snu i funkcjonowanie wbrew własnemu rytmowi biologicznemu. Czy lecieliście kiedyś samolotem i w ciągu kilku godzin znaleźliście się w miejscu oddalonym o więcej niż 3 strefy czasowe od waszego domu? Jeśli tak, to pewnie pamiętacie, jak fatalnie czujemy się, kiedy stracimy synchronizację. Jesteśmy senni, gdy na ulicach trwa aktywność, a ożywiamy się, gdy w restauracjach zamyka się już kuchnię. I teoretycznie wiemy, że dobrze byłoby się położyć, bo jest ciemno, ale totalnie nie chce nam się spać, bo nasz mózg uważa, że jest środek dnia. To zjawisko nazywa się jetlagiem. A teraz wyobraźcie sobie, że tak wygląda całe wasze życie, że zegar społeczny, do którego powinniście się dopasować, chodzi w totalnie innym rytmie niż wasz wewnętrzny. Że żyjecie w zgodzie ze swoim zegarem tylko w weekendy i podczas urlopów. Od poniedziałku do piątku, od 6 do 10 moglibyście bez charakteryzacji grać zombiaka w The Walking Dead. I to nie trwa tydzień ani miesiąc, tylko przez kilkadziesiąt lat. To jest właśnie świat nocnych marków. A to zjawisko nazywa się społecznym jetlagiem. To właśnie społeczny jetlag i niedobór snu są powodem, dla którego nocne marki są narażone na większe ryzyko chorób cywilizacyjnych i przedwczesnej śmierci. Nie wspominając już o poczuciu winy i złości, którego ciągle doświadczają, bo zawsze znajdzie się jakaś Grażyna z Radomia, która na swoim blogu wbrew wiedzy naukowej napisze, że są różne teorie o rannych ptaszkach i nocnych markach, ale bądźmy szczerzy. Jeśli naprawdę ci zależy, to uda ci się wypracować nawyk rannego wstawania. Czy nocnym markom zostało tylko zbieranie kasy na lot w jedną stronę do Tanzanii? Czy mogą zrobić coś jeszcze? Ano mogą. Na przykład ekspozycja na silne światło w godzinach porannych przyspiesza zegar dobowy i ułatwia wcześniejsze niż zwykle położenie się spać. Ale
tylko pod warunkiem, że zachowujecie się niczym samuraj na herbacie. Otóż w japońskiej tradycji wojownik wchodzący do pomieszczenia do ceremonialnego parzenia herbaty musiał zostawić swoje miecze przed wejściem. I podobnie nocne marki nie tylko nie powinny wnosić swoich smartfonów i laptopów do sypialni, ale najlepiej, żeby zakończyły korzystanie z nich na minimum godzinę przed snem. I treść nie ma tu znaczenia, bo bez względu na to, czy oglądacie YouTube'a, RedTube'a czy reportaże z grzybobrania, to ekrany elektroniczne są źródłem światła niebieskiego, a to światło opóźnia wydzielanie hormonu snu i utrudnia zasypianie. Warto uświadamiać pracodawców, że dyktatura skowronków nie tylko negatywnie wpływa na samopoczucie dużej części pracowników, ale również obniża ich produktywność i zwiększa ryzyko wypadków i chorób. I poza wprowadzeniem elastycznych harmonogramów pracy można zrobić kilka prostszych rzeczy. Na przykład zebrania wymagające od zespołu kreatywności powinny odbywać się w okolicach południa zamiast o 8:30. Nocne marki powinny siedzieć najbliżej okien, a jeśli to niemożliwe, mieć dostęp do lamp emitujących silne światło, które podnosi nastrój i czujność. Jeśli wasz pracodawca nie jest zainteresowany poprawą waszej wydajności, a wam nie pali się jednak do przedwczesnej śmierci, to możecie pomyśleć o zmianie pracy. I poza przejściem na freelancing i szukaniem wakatów w piekarniach, można na przykład popatrzeć na rekrutacje do amerykańskich korporacji, które wymagają dostępności w tamtejszej strefie czasowej. I jeśli wydaje wam się, że zmiana pracy to zbyt duży koszt, to macie rację. Wydaje wam się. Bo jeśli chodzi o sferę zawodową, macie i tak szersze pole manewru niż w sytuacji bycia rodzicem totalnego rannego ptaszka. Bo gdy terapeuta mówi takiemu rodzicowi, że musi usuwać wszystkie źródła stresu ze swojego życia, to taki rodzic, który jest nocnym markiem, powinien właściwie zrobić tak. I skoro jesteśmy już w temacie dzieci, to chciałabym powiedzieć o jeszcze jednej grupie społecznej. O grupie, która będąc najbardziej steroryzowaną przez dyktaturę skowronków, jest jednocześnie najbardziej przez nią pokrzywdzona. I to są nastolatkowie. I ja wiem, że młodzież chodzi spać późno, ja wiem, że ściąganie ich rano z łóżka jest równie przyjemne, co słuchanie jodłujących niemieckich emerytów, ale wiem też, że to nie jest ich wina. To nie jest tak, że problemy ze wstaniem rano wynikają z tego, że zbyt długo siedzą przy grach komputerowych albo że są zwyczajnie leniwi. Jedną z pierwszych oznak dojrzewania płciowego jest opóźnienie pory wydzielania hormonu snu, czyli melatoniny. Innymi słowy, w mózgu nastolatka start produkcji melatoniny następuje około 2 godziny później niż w mózgu jego rodziców. Czyli naturalnie większość nastolatków będzie nocnymi markami. I to nie jest tak, że oni nie chcą zasnąć przed północą. Oni zwyczajnie nie są w stanie tego zrobić. Zmuszamy więc młodzież do funkcjonowania w porach, które są gwałtem na ich fizjologii, jednocześnie zwiększając u nich ryzyko chorób psychicznych i zaburzeń metabolicznych. Tak jakby samo bycie nastolatkiem nie było wystarczająco traumatycznym doświadczeniem. Wkurza mnie, że od lat ignorujemy zalecenia ekspertów, żeby nie zaczynać nauki w szkołach średnich przed 8:30. I naprawdę te pomysły, żeby opóźnić porę nauki w szkołach, one nie są jakieś ekstremalnie nowe. Pierwszy eksperyment na ten temat prowadzono, gdy część z was miała jeszcze kółko od nocnika odciśnięte na pupie. I wszystkie badania od lat 90. do teraz mówią jednym głosem. Zostawiamy tych samych uczniów, tych samych nauczycieli, te same programy nauczania, te same podręczniki, a zmieniamy tylko porę rozpoczynania lekcji. Na 8:30, a najlepiej na godzinę 10:00. I dzieje się magia. Młodzież śpi dłużej, ma o połowę mniej nieobecności na lekcjach i lepsze wyniki w nauce. Po zmianie pory rozpoczynania lekcji 19% więcej uczniów zdało brytyjski odpowiednik matury.
A jeśli chodzi o egzaminy amerykańskie, to średnia w testach SAT wzrosła o 212 punktów. Gdy patrzymy na kraje, w których prawo jazdy mają osoby niepełnoletnie, to okazuje się, że zmiana pory rozpoczynania lekcji z 8 na 9 zmniejszyła liczbę wypadków samochodowych powodowanych przez kierowców do 18 roku życia aż o 70%. Dla porównania, system hamowania ABS, uznany za rewolucję w dziedzinie bezpieczeństwa, zmniejszył liczbę wypadków samochodowych zaledwie o 25%. W średnich szkołach sportowych treningi, na przykład pływackie, rozpoczynają się codziennie o godzinie 6. Pomyślcie, ilu utalentowanych zawodników straciliśmy na samym starcie kariery z powodu tych ultraporannych treningów. Ile Otylii Jędrzejczak utopiliśmy w swoim uporze rozpoczynania zajęć, która w mózgu, o godzinie, w której mózg nastolatka jest godziną 4 rano. Dyskryminując nocne marki, tracimy nie tylko potencjalnych sportowców. Nie wykorzystujemy w pełni potencjału zawartego w 1/4 społeczeństwa. Nie tylko okradamy nocne marki z ich snu i zdrowia. Okradamy całą ludzkość z ponadprzeciętnej inteligencji i kreatywności, którymi się cechują. Zmiany, których możemy dokonać, są tańsze niż koszty leczenia chorób i wypadków powodowanych przez niedobór snu i społeczny jetlag u osób o chronotypie wieczornym. Proszę, skończmy wreszcie z tym złodziejstwem. Dziękuję bardzo.